Dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie w Radiu Rebelian. Dzisiaj naszym gościem jest pan Sławomir Gadek, kandydat partii Razem do Parlamentu Rzeczypospolitej. Za chwilkę powie nam dokładnie, z którego okręgu i z którego miejsca. Natomiast jeśli chodzi o pana Sławomira, to muszę powiedzieć z zadowoleniem, że sam się do nas zgłosił, ponieważ na którejś z audycji padł taki zarzut, że mamy bardzo mało osób chętnych z lewicy do rozmawiania z nami w Radiu Rebeliant, więc bardzo serdecznie witamy kolejnego przedstawiciela lewicy. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o konkretach, tak jak mówiliśmy wcześniej. Myślę, że ponieważ trochę nam ta audycja dzisiaj poprzednia nie wyszła, a nawet całkiem nie wyszła, ja bym też nie chciała przedłużać tej prezentacji. Bardziej wolałabym od pana usłyszeć, co pan widzi kluczowego związanego ze swoją działalnością i w ogóle ze sobą. I chciałabym też, żeby to nie było tak, że ja zadaję pytania, pan odpowiada i wszyscy czekają grzecznie, tylko jeżeli macie pytania, to proszę zgłaszajcie się już od początku. Będziemy sobie je zadawać na przemian. Ja mam swoje, zapewne wy macie swoje. A pana Sławomira poproszę o to, żeby nam się przedstawił, który numer listy, które miejsce na liście i tak dalej. Dobry wieczór Państwu. Jestem Sławomir Gadek, jestem kandydatem Lewicy, Komitet Wyborczy Nowa Lewica do Parlamentu, do Sejmu. To jest lista numer 3, miejsce numer 24, ostatnie, okręg Legnicko-Jeleniogórski, okręg numer 1. To od razu koryguję, tak, jestem członkiem partii Razem, natomiast partia Razem obecnie nie startuje w tych wyborach, startuje jako kandydat Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Aha. Tak, ale to może mieć znaczenie dla niektórych pytających. Tak, znaczy to ma znaczenie formalne, no prawne, zaznaczam to od razu, po prostu tak to wygląda. Startuję już po raz drugi w tych wyborach do Sejmu, to znowu z ostatniego miejsca. Jestem. Oprócz tego, że jestem członkiem partii Razem, pracuję na co dzień jako konstruktor foteli samochodowych, także pracuję w przemyśle. I jestem założycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Osób Dorosłych z ADHD Atencio. To jest moje pole działalności społecznej, pozapolitycznej, może nie stricte politycznej. Natomiast w samej partii i też startując, przygotowując się do tego startu koalicyjnego, pracowałem nad programem. Przez ostatnie lata w partii Razem należałem przez 2 lata do prezydium komisji programowej, gdzie współtworzyłem część naszych stanowisk programowych i ogół naszego programu i deklaracji programowej. A także byłem częścią zespołu negocjacyjnego, który ten nasz piękny wspólny program Lewicy przygotował i który był świetnie później przygotowany przez kolejne zespoły. I możecie go sobie przeczytać na stronie lewica2023.org. Dla mnie najważniejsze sprawy to zawsze były sprawy pracy, zatrudnienia. Koordynowałem koło pracy w naszej partii przez też lata sprawy gospodarki. Dlatego też za hasło w moich wyborach wziąłem sobie, że razem zbudujemy gospodarkę dla ludzi, bo chciałbym, żeby gospodarka zawsze odpowiadała na nasze potrzeby i po to była, żeby je spełniać. Żebyśmy nie my byli służebni wobec niej, tylko żeby ona była wobec nas. I takie mam wyobrażenie i widzę tu również rolę państwa w umożliwianiu tego, żeby tak tę naszą gospodarkę wysterować, żeby ona na pewno dawała nam
więcej niż nam zabiera. Tak? Dlatego też mamy oczywiście jako lewica zawsze sporo postulatów związanych też z dobrostanem pracowników, czy chcemy, żeby na przykład tydzień pracy był krótszy, chcemy, żeby pensje były wyższe, żeby łatwiej było je negocjować wspólnie, zakładając związki zawodowe i tak dalej. Natomiast to, z czym ja idę w tych wyborach, to są sprawy typowo systemowe. I ja przysłuchiwałem się końcówce tej rozmowy poprzedzającej to moje przedstawienie i tam było sporo o kwestii kontynuacji. Ja myślę, że to, żeby była możliwa sensowna kontynuacja, z której wszyscy skorzystamy, zależy od tego, jakiej jakości instytucje będziemy w stanie tworzyć i jak w dobrej jakości je utrzymywać. I niestety to jest zawsze pole do poprawy. I mam nadzieję, że następny Sejm i Senat i następny rząd będzie w stanie odbudować część instytucji, które niestety przez ostatnie lata podupadły. I bądź też zaufanie do nich podupadło. Czy jeżeli chodzi o zaufanie, to mamy dramatycznie niskie, powiedziałabym, w Polsce, według wszystkich badań. Ja mam do Pana inne pytanie, przepraszam, pozwolę sobie przerwać, bo Pan jest młodym człowiekiem i my tu ostatnio też zapraszaliśmy młodych ludzi, młodych kandydatów do Sejmu właśnie, bo ciągle mówimy o tym, że młodzież się nie garnie do polityki, że się nie interesuje, że może nie będą głosować i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam do Pana jakby pokrewne pytanie, z pozoru niezwiązane. Czy Pan jest za tym na przykład, żeby wprowadzić kadencyjność wszędzie, czyli na przykład jeśli chodzi o radnych i jeśli chodzi o parlamentarzystów, bo mam wrażenie, że to by nam trochę przewietrzyło jednak Sejm, Senat i samorząd. Tak, ja jestem za tym, żeby kadencje na wszystkich szczeblach władzy istniały, w sensie dwie kadencje, a potem trzeba zrobić przerwę, tak przynajmniej. Być może nawet warto byłoby rozważyć jeszcze ściślejsze ograniczenia. My mieliśmy to w programie Partii Razem od samego początku, potem obecny rząd, czy tam właściwie ta sama większość parlamentarna zmieniła to na poziomie samorządowym, co do czego doświadczymy dopiero po następnych wyborach. I to był dobry, to z cyklu dobra zmiana, to ta była dobra. Tutaj trzeba ich pochwalić. Natomiast w Sejmie jak najbardziej to by się też przydało. Ta wymiana kadr jest potrzebna i z powodów oczywistych. Potrzebujemy mieć kontakt ze społecznościami, z których pochodzimy i nie przyjmować perspektywy centralnej, którą aż tak bardzo, tak głęboko, jak przyjmują politycy, którzy pracują jako posłowie przez dwie czy trzy dekady prawie. No tak, a tym bardziej, że to są mechanizmy takie antykorupcyjne, powiedziałabym, i anty takie kolesiowe w sumie, bo to się nie pozwoli zbyt zakolegować ze sobą chyba w dłuższej perspektywie. Ale mam nadzieję, że będziemy tą rozmowę kontynuować o tym, o tej kadencyjności, bo z tego co wiem, to wielu parlamentarzystów jest temu przeciwnych z powodów chyba oczywistych, ale też jest jakby tęsknota za powrotem starego systemu, czyli za odrzuceniem tej kadencyjności w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów. Więc liczę na to, że jednak będziecie stali twardo na tym stanowisku, żeby tę kadencyjność utrzymać i ją jeszcze rozszerzyć.
Natomiast ja teraz zapytam o rzecz taką, która ostatnio też trochę podgrzewała te emocje. Mianowicie zapytam o mieszkania na wynajem. Ale nie zapytam o to, dlaczego one są potrzebne, bo to jest dla mnie oczywiste, że potrzebujemy tego, żeby jeżeli nasze jakby miejsca do życia chcą się rozwijać, to potrzebujemy ludziom zapewnić infrastrukturę, czyli nie wiem, dostęp do żłobków, przedszkoli oraz żeby mieli gdzie mieszkać i niekoniecznie, żeby to było pole namiotowe. Ale zapytam o co innego, bo ja się, jakby podoba mi się ten pomysł, natomiast porozmawiajmy o podatkach, bo nikt jakby nie tyka kwestii wynajmu mieszkań. A proszę mi powiedzieć, czy pan nie uważa, że jeżeli ktoś ma powiedzmy 5 mieszkań i je wynajmuje, to powinno być traktowane jako działalność gospodarcza i opodatkowane tak jak działalność gospodarcza? Są różne rozwiązania, jeśli chodzi o, o kwestię wyregulowania posiadania mieszkań. Z punktu widzenia społecznego, robienie biznesu na wynajmowaniu mieszkań przez indywidualne osoby, no to nie jest kierunek, który jakby dla ogółu jest dobry. W związku z tym uważam, że rozwiązania podatkowe, które tutaj mogłyby nam to wysterować, to jest coś dosyć oczywistego i byłby to podatek od wartości nieruchomości albo też podatek od pustostanów, czyli żeby wyeliminować kwestię posiadania spekulacyjnego. Jeśli chodzi o podatek od wartości nieruchomości, no to tutaj trzeba rozgraniczyć. To jest coś innego, kiedy ktoś ma jeszcze jedno mieszkanie, które na przykład nagle odziedziczył po zmarłej osobie z rodziny, czy może nawet i dwa, i to nie są jakieś mieszkania bardzo, bardzo drogie, bardzo wartościowe. W związku z tym odpowiednia kwota wolna od podatku, tudzież limit załatwiłby sprawę takiego poczucia niesprawiedliwości takim dodatkowym obciążeniem podatkowym, a jednocześnie by to obciążenie by powodowało to, że osoby, które chcą swoje oszczędności powiększać, inwestowałyby w realną gospodarkę, a nie w coś, co da im rentę z tytułu samego posiadania. To oczywiście w realnej gospodarce inwestycje takie są bardziej ryzykowne, nie są aż takim z taką gwarantowaną rentą jak posiadanie mieszkań, natomiast no już nawet z punktu widzenia liberalnego, to nawet już Adam Smith był przeciwnikiem tego typu rentierstwa. I myślę, że są po prostu lepsze rozwiązania na to i żeby dla osób, które są zamożne, żeby swój majątek powiększać jednocześnie nie psując jakby rynku, nie psując jakby sytuacji mieszkaniowej dla ogółu. Tak? W interesie społecznym, w mojej ocenie, jest zdecydowanie to, żeby ten interes mieszkańców, osób, które po prostu potrzebują mieć gdzie mieszkać, był wyżej niż tych, którzy posiadają mieszkania, w szczególności w dużej liczbie. Tak bym czy mogłabym zadać pytanie związane z mieszkaniem właśnie? Proszę? Czy mogłabym zadać? Tylko to będzie zupełnie inne. Dzisiaj jest strasznie takie pytania, które nigdy nie padają, zadaję i postanowiłam je zadać. Państwo głoszą hasło mieszkanie prawem, nie towarem. Tak jest. To oczywiście, jak pan wie, bardzo wiele osób mówi, no chwileczkę, ja wydawałem ciężkie pieniądze, musiałem wykupić mieszkanie, czy kupić mieszkanie, to dlaczego nie miałem dostać? A ja chcę zapytać o coś zupełnie innego. Ponieważ przez wiele lat, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, prawa spadkowe bardzo się zmieniały. Teraz jest to uregulowane tak, że spadkobiercy w pierwszej grupie nie płacą podatku, bo oczywiście pod warunkiem, że do pół roku zgłoszą ten podatek. To już chyba za pierwszego PiS-u było, prawda? W 2007 roku chyba zmienione. Ale w Polsce żyje mnóstwo osób, którzy mieszkają w mieszkaniach z tak zwanych starych podatków i ponieważ nie stać ich na to, żeby zapłacić podatek za
chociażby mieszkanie po babci, która zmarła w latach 80., no to żyją ciągle i de facto właścicielami mieszkania są ponad stuletnie osoby. No bo wiadomo, rozumiem. Ktoś już kupił to mieszkanie, już zapłacił podatek od tego, że je kupił. I teraz, jeżeli chciałby to mieszkanie na siebie przepisać, ponieważ jest to stary spadek, to znowu musiałby zapłacić 20% wartości rynkowej mieszkania. Czy nie należałoby jakoś uregulować tych spraw starych spadków? Jest to znakomite pytanie, bardzo, bardzo dziękuję, bo porusza interesujący taki złożony problem. Ja bym odpowiedział od razu, załatwiając sprawę mojego zdania na temat podatku spadkowego. Ja uważam, że w takiej formie całkowite zwolnienie z podatku spadkowego nie jest dobrym rozwiązaniem. Ono jest dobre, jeżeli zwolniona jest ogromna większość ludzi. I tak samo prowadząc reformę, jeśli byłaby taka możliwość, natomiast nie wiem, czy w najbliższym Sejmie będzie poparcie dla tego typu zmian, ale zobaczymy. To chciałbym, żeby tak, po pierwsze, tego typu sprawy zostały załatwione w taki sposób, żeby do pewnej kwoty dalej było zwolnienie z podatku i by można byłoby zadziałać tutaj wstecz. Natomiast w tym momencie natomiast powyżej jakiejś znacznej kwoty podatek spadkowy powinien być. W momencie, kiedy umiera osoba taka jak znany biznesmen o nazwisku na K, to jego dzieci dziedziczą ogromne fortuny, niewyobrażalne dla większości Polek i Polaków, a jednocześnie wiele innych osób, które startuje na przykład w nowe życie, nie mogą liczyć na wsparcie od rodziców, którzy po prostu tych pieniędzy nie mają. Także tutaj jest wielki przykład tego, jak bardzo to urodzenie może pogłębiać nierówności z każdym pokoleniem. No i temu należy przeciwdziałać, ponieważ to jest antydemokratyczne. Dla mnie jako demokraty jest ważne to, żeby siła pomiędzy ludźmi, pomiędzy obywatelami była w miarę, na ile to jest w ogóle możliwe, wyrównana, a dziedziczenie ogromnych fortun nie wzmacnia tej równości. I to są, mówimy oczywiście nie o jakichś tam małych bogactwach, tylko mówimy o takich kwotach, które już dają ogromną siłę polityczną. I to bym chciał zrobić za jednym zamachem, rozwiązując kwestię podatku majątkowego. Dziękuję. Alino, chcesz dopowiedzieć? Ja tutaj chciałabym tylko to określić, bo jaka miałaby to być granica? Czy już powiedzmy stary spadek po jakiejś tam babci mieszkania, powiedzmy 65-metrowego, powinien wiązać się z podatkiem? Nie, uważam, że to, że dalej, tak dalej. Myślę, że coś, co jest w granicach mieszkania, nawet w dobrej lokalizacji, jeżeli mówimy o i skoro już przyjęto, jest poparcie dla tego, tak? Dlatego, żeby to dziedziczenie w pierwszej linii było w jakiś sposób zwolnione, to ono do takich kwot zdecydowanie mogłoby być zwolnione. To chodzi o to, żeby wziąć pod uwagę tych sprzed uchwalenia tego prawa, bo gwarantuję, mnóstwo osób żyje w mieszkaniach nieprzepisanych na siebie ze względu na tę barierę 20-procentowej wartości rynkowej. To jest potwornie wysoki podatek. Normalnie pracujący człowiek nie jest w stanie czegoś takiego zapłacić. No tak, to dziękuję w ogóle za przedstawienie tego problemu. I cieszę się, że mogliśmy tutaj poruszyć tę kwestię. Dobrze, to ja poruszę inną kwestię, bo mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o lewicę, to jakoś te postulaty dotyczące pracy właśnie, o dziwo, bo przecież to lewica,
się jakoś kompletnie nie przebijają do tego takiego dyskursu publicznego. Nie wiem, czy inne tematy są bardziej nośne, czy po prostu przyzwyczaja się nas większości pracowników, żeby dyskutować o prawach pracodawców, więc może porozmawiajmy o tym, co się dzieje takiego, że biurko w biurko ludzie pracują w siedzibie i pod kierunkiem i jeden siedzi na umowie zleceniu, a drugi siedzi na umowie o pracę. To jest chyba patologia. Tak, jest to patologia. Co się dzieje? No cóż, po pierwsze, to nie rozmawiamy ze sobą. Nie organizujemy się i nie wywieramy presji na polityków, żeby nam pomagali, żeby zmienić prawo i nie wywieramy i nie organizujemy się wewnątrz zakładu pracy, żeby to wewnątrz zakładu pracy zmienić. I to nie jest dziwne, ponieważ to jest straszne. To znaczy się zaryzykować, wychylić się, być uznanym za mąciciela, no to wymaga, zaryzykowanie czegoś takiego wymaga pewnej odwagi. I Lewica mówi wprost, jakie ma postulaty i że chce wzmocnić na przykład Państwową Inspekcję Pracy, żeby miała możliwość zmienienia umowy w momencie, kiedy stwierdzi, że występuje stosunek pracy i w ogóle, żeby miała więcej narzędzi i do tego, żeby skutecznie kontrolę przeprowadzać, no to nie jest też coś, co jest w wielu środowiskach jakby takie nośne. Ponieważ, no to, żeby... Przepraszam, to ja wejdę panu w słowo. Ale proszę. Tak, mamy Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli, jeżeli Inspekcja Pracy wchodzi do zakładu i życzy sobie na przykład zakresu czynności, prawda? I ma identyczne zakresy czynności, dwie kompletnie różne umowy. No to pytanie, co jest tą Inspekcją Pracy, że oni natychmiast nie piszą postanowienia na ten temat? Znaczy, obecnie nie mogą zmienić umowy. Tak, to musieliby mieć tego typu uprawnienia. Tutaj będziemy mieli właśnie, to jest kwestia zrobienia, przesunięcia pewnych kompetencji z trochę z sądów pracy na inspekcję. Żebyśmy mieli po prostu krótsze ścieżki. Tak? Wtedy sąd pracy byłby wtedy odwoławczy. Tak samo jak dostajemy, tak samo jak są kary, tak? Mandaty też może wystawiać Inspekcja Pracy, natomiast tutaj jest kwestia po prostu dostosowania, tak jak decyzja administracyjna, w wielu przypadkach, tak? Czyli mamy coś decyzją administracyjną, wtedy musimy się odwołać do sądu. No jakby tutaj Lewica stoi na stanowisku, że no tutaj stroną poszkodowaną w tych przypadkach są pracownicy i dlatego chcemy po prostu ten organ, który ma ich reprezentować, ma ich chronić, wzmocnić. Tak? To wszystko nie jest idealne rozwiązanie. Idealne rozwiązania są zawsze kompleksowe, nigdy nie są proste. I dlatego właśnie wspomniałem o tym samoorganizowaniu się. Tak? I znowu, żeby móc się dobrze organizować, żeby było więcej związków zawodowych, rad pracowniczych i tak dalej, to też się przydaje mieć przyjazne pracownikom państwo, tak? I przyjazne związkom zawodowym państwo. I no, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, że w III Rzeczpospolitej, która właściwie dzięki ruchowi związkowemu powstała, to związki zawodowe ani nie mają licznej reprezentacji, ani też często nie mają dużej estymy, bym powiedział. To jest tragiczne, natomiast ostatnie lata, w szczególności kiedy zaczęły, kiedy pojawiła się też inflacja, to nagle się pokazało, że związki zawodowe są potrzebne, że zakłady pracy, w których związki zawodowe są, dostają podwyżki, że można przeprowadzić skuteczny strajk płacowy, jak w Paroku na przykład, tak? I po prostu
tam, gdzie są związki zawodowe, tam ludzie na przykład w związku z podnoszonymi cenami nie biednieją. Tak? Także ja mam nadzieję, że właśnie przynajmniej ta noga, jakby poza państw, poza sejmowa, tak, ta związków zawodowych będzie się dalej rozwijać. No a lewica jak będzie w Sejmie, to temu dopomoże całą siłą, jak zawsze próbuje i zawsze to robi. Czy jeżeli chodzi o to przedstawicielstwo, no to nie oszukujmy się, chyba jakby kryzys tego przedstawicielstwa widzimy na przykładzie co najmniej jednego, przepraszam, związku zawodowego. Mhm. No tak. I teraz zblatowanie z władzą wtedy nie pomaga wiarygodności takiej reprezentacji. Natomiast to jest na poziomie centralnym i jakby jest mnóstwo związków zawodowych, związków zawodowych pod szyldem Solidarności, no które po prostu są jedynym naszym zakładem, tak? I dobrze, że są. I no, bardzo współczuję tym związkowcom, że mają taki zarząd, taką odgórną władzę, jak mają i życzę im, żeby to się zmieniło też. Tak samo jak się życzę nam wszystkim, żeby się zmieniła obecna władza. To a propos tego rozmawiania w ogóle, nie tylko ze związkowcami, to my się dzisiaj spotykamy również w ramach projektu, w którym uczestniczy Radio Rebeliant. To jest projekt Nasze Prawa, Nasze Rzecznictwo, realizowany przez inicjatywę Nasz Rzecznik, czyli program zaangażowania obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. I ja mam takie pytanie, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy właśnie, zanim się zaczęła ta nasza rozmowa, to rozmawialiśmy sobie tutaj w swoim gronie o tym, w jaki sposób jakby nasi przedstawiciele z nami rozmawiają albo z nami w zasadzie nie rozmawiają, bo my często słyszymy tak, że jest mnóstwo maili, że to trudno się przebić przez to, że jest dużo do spamu i tak dalej. No i pytanie, co wy jako lewica zrobicie, żeby się skuteczniej na przykład komunikować z wyborcami, no oprócz tego postulatu, o którym pan mówił, czyli wprowadzenia tej kadencyjności, żeby nie tracić tego kontaktu jakby z zapleczem, to co wy zrobicie, żeby to poprawić? Chodzi, rozumiem, o reprezentację poselską na przykład, tak? Tak, bo ja od razu powiem, o czym ja mówię. Wie pan, w tamtym roku we wrześniu zostało wysłane pismo przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie w sprawie postulowanych przez nas zmian w ustawach samorządowych. Do dzisiaj, o ile ja się orientuję, rzecznik takiej odpowiedzi nie uzyskał, ale co więcej, my jako organizacja również zwracaliśmy się do wszystkich posłów, także do wszystkich klubów i nie odpowiedział nam literalnie nikt, a ponawialiśmy kilkakrotnie tę korespondencję, w tym po zaproszeniu Radia Rebeliant na konwencję lewicy samorządową w Sejmie, więc no mam takie pytanie, jak mam traktować poważnie jakby i jak mam wierzyć w wiarygodność polityków, którzy się ze mną nie komunikują? To jest ciekawe pytanie. Ja wydaje mi się, że mam taką odpowiedź już powiedzmy na szybko, bo obecnie urzędy centralne, jak już będą, przynajmniej urzędy centralne, będą połączone z obywatelem, z elektronicznymi skrzynkami podawczymi i tak dalej. Także tutaj to zaraz wystartuje. Nie wiem, czy to czasem w grudniu nie ma wystartować. I ja widzę też na przykład pole dla kontaktów pomiędzy organizacjami do posłów, jak najbardziej przez taki system, jeśli to byłyby oficjalne pisma. Jakby generalnie tutaj nie widzę przeciwwskazań. Natomiast z naszej strony to jest coś, co można poruszyć przez naszą obecną reprezentację sejmową, bądź też na początku najlepiej już będzie, to już jest
mało dni, przez następną, mam nadzieję, że będę mógł być wśród nich, na prezydium klubu, żeby liderzy porozmawiali o tym, jak właściwie można w lepszy sposób przyjmować, w szczególności od organizacji, ponieważ jakby organizacje to powinny mieć tutaj priorytet, jeśli chodzi o reprezentowanie jakichś szerszych grup w kontaktach z posłami. Więc tutaj jest sprawa do zrobienia, systemowa jest sprawa do zrobienia, po prostu nasza własna klubowa. No tak, to tylko najpierw trzeba by było wam zaufać, żeby na was głosować, prawda? To jest taki mały klub problem. Lewicy na pewno będzie, to gwarantuję wam, że będzie. Natomiast jak liczny będzie, to wtedy zależy od tego, jak właśnie wiele osób z was i innych uda nam się przekonać do głosowania na nas. No dobrze, no to porozmawiajmy o tym, o co są jakby największe uwagi chyba do Lewicy, czyli o podatkach, bo jak to się mówi kolokwialnie, grzebiecie ludziom w kieszeniach i jakim prawem grzebiecie ludziom w kieszeniach, skoro oni sami na te pieniądze zapracowali, dlaczego chcecie, żeby się dzielili z wami i wy macie ich pieniędzmi dysponować, to mam takie pytanie, bo tak, jakby pomysł Platformy Obywatelskiej jest znany, czyli podwajamy kwotę wolną od podatku. Jakieś tam pomysły podatkowe też Polski 2050 również są znane. Przy tym słyszymy od wszystkich ugrupowań partyjnych, że będą dawali podwyżki budżetówce. Więc mam pytanie, komu zabierzecie i komu dacie i dlaczego to ma być tyle? Okej, super, moje ulubione pytanie. Moje ulubione pytanie, na które udzielę, mam nadzieję, nieszablonowej odpowiedzi, to podatki w sensie takim fiskalnym, czyli tego właśnie, ile musimy zebrać, żeby móc wydać, to nie jest według mnie dobrze postawione pytanie i wyjaśnię dlaczego. Podatki z punktu widzenia mojego i mam nadzieję też szerzej lewicy w pewnym stopniu mają mieć swoje funkcje i nie zawsze jest to funkcja fiskalna, czyli właśnie ta, że musimy sobie zapewnić odpowiednie obciążenie na szeroką populację po to, żeby uwolnić jakby te zasoby i móc je skierować na sprawy, o których Sejm zdecydował, że należy, tak? Czyli właśnie różne usługi publiczne, na pensje dla osób, które te usługi świadczą, przeróżne zakupy wspólne typu leki, etc. Czy inne inwestycje infrastrukturalne. Przede wszystkim ja bardzo bym chciał, żeby rozdzielono. I to jest takie życzenie, które mam nadzieję, że się kiedyś spełni, a ja będę na to pracował, żeby tak się wydarzyło, żeby rozdzielano kwestie wydatków i kwestie podatków. Żeby o podatkach mówiono osobno. Dlaczego? Ponieważ no przede wszystkim najpierw wydajemy, a potem zbieramy podatki. Nigdy nie wiadomo, ile tych, możemy oczywiście prognozować, ale nie wiadomo, ile tych podatków zostanie ściągnięte. Robiąc odpowiednie wydatki, zawsze też liczymy na pewien wzrost gospodarczy, więc też w związku z tym też na większe zwroty. To można było też zobaczyć teraz ostatnio, kiedy wpływy do budżetu były wyższe, wpływy podatkowe były wyższe niż były planowane. I tak to jest. Jeżeli mamy pewien mnożnik rozwoju, że inwestycja państwowa spowoduje na przykład wzrost PKB o więcej niż jedność, tak? Na przykład 1, 2 i tak dalej.
W związku z tym, zadając pytanie o wydatki, zawsze powinniśmy zadawać pytanie, na co i czy to mądre jest. A nie, jak za to zapłacimy, bo możliwości finansowania są dostępne dla państwa. I o ile nie kupujemy rzeczy za granicą, za nie złoty, tylko na przykład dolary czy euro, to sfinansować inwestycje możemy. Nasze wydatki możemy sfinansować. Ograniczeniem jest to, czy my możemy za tego polskiego złotego kupić cokolwiek chcemy kupić, na co chcemy wydać i czy jakiekolwiek dostępne zasoby są do tego, żeby to zadanie zrealizować. To chyba Keynes chyba mówił, nie wiem, czy jeżeli ktoś tu jest, to może mnie poprawić, że wszystko, co możemy zrobić, możemy sfinansować. W związku z tym pytania o to, jak się za to zapłaci, najczęściej, nie, może inaczej, czasami są zadawane po prostu dlatego, że wydaje się, że to musi być wszystko właśnie idealnie zbilansowane, a praktycznie nigdy nie jest. A czasami zadają to pytania osoby z taką agendą, że chcą wprowadzić pewne ograniczenie, tak? Właśnie jest ten lęk przed tym, czy państwo, które nie ma formalnego ograniczenia na wydatkowanie, czy ono robi dobrze, czy możemy mu zaufać i tak dalej, tak? I znowu teraz robimy pętelkę do samego początku, gdzie mówiliśmy o ewentualnej erozji instytucji, i dlatego trzeba po prostu wzmacniać instytucje, żebyśmy zawsze mogli im zaufać. To może tak odpowiem. Ale o podatkach możemy pogadać zupełnie osobno. Bym chciał, jeżeli się zgodzicie, żeby rozmawiać w oderwaniu od wydatków, to ja bardzo chętnie. Okej, okay. Znaczy no, mamy jakby ustawowe te zasady wydatkowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tak? Czyli dokładnie. Mamy celowość, racjonalność, prawda? Więc i tak będziemy musieli to zanotować oczywiście, tak? Tak, to są sprawy niby oczywiste, ale z drugiej strony właśnie o to mi chodzi. Czy w Polsce jest taka dyskusja, że jakby okej, okay, miejmy świadomość, że potrzebujemy więcej zapłacić nauczycielom, więcej zapłacić urzędnikom, żebyśmy nie mieli, przepraszam za wyrażenie, bieda kadr, tylko osoby jakby z najwyższymi kwalifikacjami, więc musimy im dobrze zapłacić, żeby oni nie odchodzili gdzieś tam do sektora prywatnego, ale jednocześnie musimy mieć na to środki, prawda? Po prostu zwyczajnie musimy mieć skąd te pieniądze wziąć, żeby mieć na te ich pensje. No tutaj w tym przypadku kluczowym jest, jeśli chodzi na przykład o nauczycieli, i tutaj akurat to mamy w programie Lewicy, jeśli chodzi o same pensje, chcielibyśmy, żeby ten ciężar właśnie był też zdjęty z samorządów. Tutaj chcielibyśmy, żeby centralny rząd, który nie ma takich problemów jak samorządy, które i tak po właśnie wspomnianej potencjalnej reformie, jeśli by na przykład był rząd z udziałem Platformy Obywatelskiej, która obiecuje i bardzo by chciała dotrzymać na przykład tej obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, to jakby konieczne jest zapewnienie dodatkowego finansowania dla samorządów, żeby mogły realizować swoje zadania i prawdopodobnie jednocześnie też zdjęcie pewnych obowiązków, w szczególności finansowych. Niekoniecznie wykonawczych, ale przede wszystkim finansowych. Tak samo mamy w naszym programie w kwestii mieszkaniówki. Chcemy centralnych funduszy. Tam, gdzie państwo ma możliwości finansowania. Centralne fundusze na mieszkaniówkę, które później samorządy wydają. Tak samo chcielibyśmy, żeby te pensje były nauczycielskie, były płacone centralnie. Tak? Czyli byśmy mieli pewne przesunięcia są do wykonania. To oczywiście będzie wymagało szeregu reform, ale no jeżeli mielibyśmy tak zmieniać podatek PIT, to tutaj tak trzeba coś przesunąć, bo po prostu no, samorządy przestaną funkcjonować. No.
I właśnie tutaj jest kwestia do pogadania, tam jest ważne finansowanie, nie? W sensie tam jest pytanie, jak za to zapłacimy, bo to samorządy mają ograniczenia, które wprost wynikają z tego, ile one zbiorą podatków, albo ile dostaną dotacji różnego rodzaju. No właśnie o to chodzi, bo tak, z jednej strony myślę sobie, że te wynagrodzenia nauczycieli powinny być zdecydowanie płacone z budżetu centralnego, dlatego że mamy to w konstytucji, tak, mamy dostęp do edukacji, więc to powinno być w gestii państwa, natomiast samorząd mógłby utrzymywać czy to, strukturę na przykład, tak, budynki. Pokrywać pozostałe koszty. To jest jedna rzecz, no właśnie, tylko już w tej chwili samorządy zostały pozbawione części środków po tej pierwszej reformie, czyli po tym zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia. I teraz pytanie, czy czeka nas w ogóle reforma finansowania samorządów jako taka, czy zwiększenie udziału w PIT-ie wystarczy, czy trzeba jeszcze dać na przykład udział w VAT-ie i tak dalej. Co tam musi się zadziać, bo no, oczywiście Polska nie rozwija się równomiernie, no ale mamy powiedzmy 2500 gmin, tak, i one są w różnym stanie finansowym, natomiast większość no, tak, się było janosikowe, było takim tak, próbą, prawda? Takim tak, wyrównywania. Większość ma jednak kłopoty finansowe i teraz co zrobić, żeby pozwolić im się jakoś bardziej jednak rozwijać. No tak, to tutaj możemy podejść do tego różnie, tak? Z jednej strony możemy im pozwolić się zadłużać na przykład, tak? Czyli właśnie zwiększyć te możliwości zadłużania samorządów i pozwolić im decydować o tym, w jaki sposób chcą inwestować. Natomiast tutaj by trzeba było zapewnić im też możliwość właśnie później uzyskania zwrotu z tej inwestycji, czyli możliwości zwiększenia poboru podatkowego w przyszłości, tak? Możemy pójść drogą taką, gdzie byśmy zrobili reset i pewnego rodzaju oddłużenie. Ja myślę, że można robić wiele z tych rzeczy. I myślę, że samo też podtrzymywanie pewnego takiego mechanizmu redystrybucyjnego jest konieczne. Jak może i to nie będzie super popularne w dużych miastach na przykład, że one miałyby w jakiś sposób finansować prowincje. Ale na przykład w moim okręgu wyborczym są dwa były województwa, tak, legnickie i jeleniogórskie. I to są dwa kompletnie różne, jeśli chodzi, nawet jak się popatrzy na taką mapkę z dochodami, jakby tak są takie dostępne, nie pamiętam, kto robił takie badania, ale takie badanie, jakie są na przykład dochody gospodarstw domowych, które się bezpośrednio też będą przekładać na te dochody samorządów, no to zobaczymy, że Zagłębie Miedziowe, tam Głogów, Legnica, Lubin, Polkowice, one się odznaczają wysokimi dochodami, tak samo zresztą jak pojedynczo Bogatynia, tak? Te okolice tam kopalni i elektrowni Turów. To tak poza tym to tamte dochody gospodarstw domowych są niskie, tak samo dochody gmin są niskie, tam widać to też inwestycje po tym inwestycje infrastrukturalne też jakby są kompletnie inne. I dlatego zawsze jakiś mechanizm redystrybucyjny pomiędzy samorządami jest potrzebny. Być może można go osiągnąć i wymusiłaby go, jeśli jakiś rząd koalicyjny postanowiłby tak drastycznie podnieść kwotę wolną od podatku, w związku z tym zmieniając właśnie ten sposób takiego głównego jednego z ważniejszych finansowania samorządów, no to jakaś funkcja dotacyjna na przykład na mieszkańca by mogła się pojawić, tak? To jest, i to byłby też mechanizm redystrybucyjny, bo wtedy wszyscy by równo mniej więcej dostawali, w zależności od tego, ile osób tam gdzieś mieszka. Brzydkie słowo pan powiedział, równo. Myślałem, że redystrybucyjny będzie tym brzydkim słowem, ale, okay, ale no tak, nie, ale nie. Mówimy równo. Troszeczkę, mówimy trochę o takich koniecznościach, tak? I w tym przypadku, kiedy mamy tutaj znowu jest problem taki też, bo to ja nie mówię, że to jest gotowe rozwiązanie, to jest problem taki, gdzie niekoniecznie wiemy, ile osób gdzie mieszka, tak, konkretnie. Musieli sobie
To byłaby mała, powiedzmy, różnica, ale też mogłaby być kontestowana w jakikolwiek sposób przy okazji wydzielania tego typu subwencji, tak? Czyli jeżeli to był subwencyjny jakiś taki transfer. Ale... Więc no mówię, no to jest kilka opcji, tak? Na pewno nie uważam, że jest tylko jedna słuszna. To jest o tyle skomplikowane, że ktoś będzie chciał pewnie w którymś momencie te obietnice wyborcze realizować. I trzeba będzie dojść do porozumienia, jak to zrobić tak, żeby to było dobrze, tak? No i to jest takie uroki koalicji, że można przyjść ze swoimi pomysłami, ale wyjdzie się ze wspólnym. No tak, potem się trzeba dogadać już co do tego, kto na co może sobie pozwolić, jeśli chodzi o, o wykonanie tych obietnic, o realizację tych obietnic, ale wspomniał Pan o oddłużaniu. I to jest ciekawy temat, bo tak sobie myślę, że samorządy jak samorządy, ale mamy powiatowe szpitale, które są w tragicznej sytuacji zwykle. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, to szpital tu, gdzie mieszkam, czyli w Lubartowie, ma 90 milionów długu w tej chwili. No i pewnie już należałoby go zlikwidować. No ale wiadomo, że są jakieś tam potrzeby i trochę sztucznie się to podtrzymuje. Czy wy macie jakiś pomysł, pomijając oczywiście to, że jakby wycena tych świadczeń zdrowotnych jest kompletnie niepojęta w tej chwili, ale czy macie jakiś pomysł na to, w jaki sposób pomóc tym szpitalom? Znaczy my zadeklarowaliśmy wprost, że część z tego znacznie zwiększonego budżetu na ochronę zdrowia, bo my chcemy, żeby łącznie wydawać publicznie 8% PKB na ochronę zdrowia, no to część z tego to mam wprost napisane w programie, że oddłużyć szpitale. Wprost. Także tutaj jakby jak to dokładnie miałoby wyglądać, sprawa jest zupełnie techniczna, bym powiedział. Raczej będzie kwestia to, co będzie istotne i to, co może ewentualnie być w tym przypadku konkretnie powiedzmy taką jakimś polem do niezgody, to ewentualnie kto będzie tą odpowiedzialność za szpitale brał, tak? Czyli jakby w czyim zarządzie one będą. I tutaj tutaj będzie jeszcze kwestia znowu tak samo w jakimś tam koalicyjnym układance do rozwiązania. Natomiast ja wiem, że my chcemy ambitnie, tak? My chcemy ambitnie, ponieważ jakby uważamy, że jakby zasługujemy na dobrą ochronę zdrowia i to jest ten przypadek, gdzie musimy przesunąć te środki tam, tak? Czyli dać więcej po prostu i to się na ochronę zdrowia i wtedy będziemy mieli wtedy będziemy mieli wyraźnie możliwość w ogóle zrealizowania wszystkich, całej tej długiej listy potrzeb. I ta długa lista potrzeb właśnie to już tak już chciałbym wrócić do tych świadczeń, do tej wyceny świadczeń, to w ogóle w szczegółach jest problem. Bo każda grupa zawodowa, na przykład tam osoby, które prowadzą rehabilitację, na przykład też mają jakieś swoje tematy z tym związane i jakby uwagi do tego, jak są prowadzone wyceny. Natomiast tutaj to jest ciekawa sprawa, ponieważ warto jest pochylić się nad tym, jak w ten system taki koszykowy jest wykorzystywany przez niepubliczne firmy medyczne, tak? Czyli jeżeli gdzie bardzo chętnie świadczone są usługi z dolnego, powiedzmy, kawałka takiego koszyka, bo to jest w przedziałach, które są w stanie, czyli są jakby dobrze, czyli jakby są dobrze tak samo płatne jak inne, natomiast są w stanie sobie zoptymalizować te koszty. I jednocześnie odmawiają świadczeń
odmawiają albo utrudniają korzystanie ze świadczeń, które są w tym samym jakby zestawie, ale powodują większe koszty dla tej firmy medycznej. To jest coś, co później też nam ciąży na tym, że my nie mamy dobrej opieki ambulatoryjnej, bo po prostu ten system jest troszeczkę ogrywany i jakby musimy trochę przestać na to pozwalać. No to i to będzie wymagało po prostu według mnie zagęszczenia tego koszyka, tak? Wycen. W sensie, żeby był bardziej konkretny, dokładnie dostosowany do realnych kosztów. Znaczy, moim zdaniem to on jest ogrywany w wielu różnych miejscach, no choćby tam, gdzie idzie się do specjalisty prywatnie i on wypisuje skierowanie na badania i człowiek idzie do lekarza rodzinnego, który mu to skierowanie przepisuje i tak dalej. Dwa razy się odbywa wizyta, tak, która tak, po prostu tak. Można było załatwić. Tak, tak. To jest jeden z tych przykładów. Tak. Co widać, jak bardzo po prostu marnuje się czas tych lekarzy, którego oni później nie mają dla innych, tak? No tak, ale to jest pytanie, czy ten specjalista nie powinien mieć umowy po prostu z laboratorium, prawda? No tak, to właśnie to pokazuje, jak bardzo z jednej strony, bo tu ja mam wielu znajomych i ja zresztą sam korzystałem, bo firmy kupują pakiety takie w prywatnych firmach medycznych, to narzekanie na jakość tych świadczeń mam wrażenie, jeszcze większe niż na to, co się narzeka na NFZ obecnie, tak? W sensie, bo praktyki są jeszcze bardziej, powiedziałbym, odpychające dla osób, które tego korzystają. Może to jest ten czas, kiedy więcej osób sobie zda sprawę, że no jednak ochrona zdrowia to jest jednak wspólny wysiłek i to nie jest tak, że okej, trochę mi się lepiej wiedzie i mogę sobie pozwolić na, no nie wiem, na właśnie jakiś tam pakiet medyczny i ominę system. No nie. Tutaj rozbijamy się o realne zasoby, o to, ile faktycznie mamy przeszkolonych lekarzy i innego personelu medycznego i ile mamy sprzętu i tak dalej. Więc no cóż. No dobrze, ale pan też powiedział o tym podwyższeniu jakby wydatków publicznych tak. na ochronę zdrowia, więc ja tak zaraz zapytam, czy wy jako Lewica będziecie postulować zmianę w tym systemie rozliczania i to, żeby wyjąć ten parapodatek na zdrowotne z tego podatku dochodowego? My nie mamy tego tutaj w programie jako tako. W kwestii składki, przynajmniej moje środowisko uważa, że jako taka składka, ale rozumiana w ten sposób, że mamy pewne gwarantowane, alokowane środki, które niezależnie od tego, jak kto będzie rządził, tak, o ile nie zmieni oczywiście prawa, wiadomo, ale będą po prostu, że jakiś tam niezbędne minimum będzie alokowane na tą ochronę zdrowia, jest korzystna. Tylko, że to jest tylko zabieg, znowu to jest taki zabieg, powiedziałbym, symboliczny, bo na koniec to i tak decyduje ustawodawca. No i to ustawodawca, jeśli ma odpowiednią większość, to sobie może to zmienić, nie? Ale dalej kreuje to oczekiwania społeczne, że pewien taki gwarant finansowania zostanie w systemie zostanie. I teraz tak, no ja bym osobiście chciał, żebyśmy mieli tą składkę jako część podatku dochodowego i po prostu moglibyśmy sobie przebudować system. Natomiast w momencie, kiedy chcemy mieć realny tą kwotę wolną od podatku jeszcze taką wysoką, to byłoby bardzo niekompatybilne. Więc to jest znowu pole do... To jest znowu pole do dyskusji, jak możemy to zrobić, żeby to było kompatybilne z takim systemem, gdzie chcemy, żeby taka kwota wolna od podatku istniała. Bo tutaj
ta składka jest w pewnym sensie obowiązkowym podatkiem, ale znowu on, jemu nie podlegający na przykład progresji podatkowej. Tak? No właśnie. I więc... to teraz ja zapytam o tych, no o to, o co zwykle jakby z lewicą się nie rozmawia, ale porozmawiajmy o tych przedsiębiorcach. Mhm. Pan nie uważa, czy w ogóle lewica nie uważa, że jeśli chodzi o przedsiębiorców, to w ogóle dochody i powiedzmy ten ZUS obowiązkowy, czy on powinien być obowiązkowy, czy on powinien być zależny od dochodu? Czy to powinno być liczone w taki sposób, jak nie zarabiasz, to nie płacisz składek, bo nie masz z czego? No, możemy doprowadzać te działalności indywidualne do jakby do zamykania się i do upadłości, ale czy nie lepiej też zmienić system w ten sposób, żeby być jednak państwem bardziej przyjaznym dla tych małych przedsiębiorców? Znaczy, mali przedsiębiorcy oczywiście mają swoje problemy i my jeszcze w zeszłych wyborach, w 2019, mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby ZUS był progresywny w ten sposób też właśnie, że przy nieosiąganiu dochodów nie płaci się wtedy pełnej stawki. I to jest jakaś pomoc. Tak samo zresztą już istnieją tego typu ulgi nazwane na przykład mały ZUS. Więc tego typu pomoc dla osób, które prowadzą przedsiębiorstwa, a jednocześnie na przykład albo są na samym starcie, albo coś się takiego wydarzyło, że dalej muszą prowadzić tą działalność, jednak tych dochodów nie mają, no to tego typu pomoc jest, gdzieś tam się pojawia, więc jak najbardziej jest w ogóle w dyskusji, tak? I my, także mówię, to było w naszym programie już wcześniej, więc to istnieje, to nie jest problem, którego my nie widzimy. Natomiast jeśli już w ogóle mówimy o przedsiębiorcach, którzy wymagają pomocy ze strony państwa, tego typu, my mówimy faktycznie, mówiąc o ZUS-ie, to my mówimy tak naprawdę trochę albo o pomocy na start, albo o jakiejś pomocy socjalnej w pewnym sensie, to ja widzę inny zupełnie problem. O tych wszystkich osobach, które postanowiły, że będą, że spróbują swoich sił, prowadząc własne przedsiębiorstwo, a jednocześnie, tak jak większość przedsiębiorstw upada, tak i przedsiębiorstwo ma problem. Tak? I oni zostają często z długami, albo chcą się wycofać, a nie mogą i właśnie czasami tą spiralę nakręcają. No i to akurat w tym momencie mówię o czymś, którego nie mamy w programie, a co jest mi dosyć bliskie i o czym coś, co Marta Stożek, kandydatka z Wrocławia, z dwójki, też mówiła. No chodzi o to, żeby pomóc wyjść takim osobom z tego problemu. Żeby one mogły zmienić tą ścieżkę i żeby nie kontynuowały, żeby nie wpadały w pułapkę konsekwencji, bo mogą służyć społeczeństwu zupełnie na inny sposób, pracując dzień w dzień, próbując czegoś innego i jakby jakieś takie potknięcie w biznesie, które mogłoby zostawić im po prostu no, na dłuższą metę, zostawić ich na przykład właśnie z długami i jakby wypaść z takiej dobrej ścieżki, to żeby nie było takim wyrokiem trochę, nie? I tutaj widzę takie coś, bo wszyscy inni, którzy odnoszą sukces w biznesie, to nie potrzebują tej pomocy państwa. Oni zawsze mówią co innego, oni mówią tylko, żeby im nie przeszkadzać, tak? Więc w momencie, kiedy my mówimy właśnie o tym, gdzie jest potrzebna właśnie taka pomoc, jakaś ulga, coś ekstra w stosunku do tego, co na przykład mają w jakiś sposób pracownicy, a czego nie mają osoby jak pracujące na samozatrudnieniu, tak jak tylko jednoosobowa działalność gospodarcza, jakieś mniej przedsiębiorcy, to myślę, że to są tego typu pomoce. Nie? No właśnie, ale też jeżeli chodzi o pomoc, to rozmawialiśmy o tych osobach z niepełnosprawnością. Mhm. No i w ciągu ostatnich lat powstała nam taka właściwie cała gałąź, cały obszar, czyli podmioty ekonomii społecznej. I one teoretycznie mają jakieś tam ulgi, preferencje, ale praktycznie
się tego, jakby, nie wiem, czy to nawet zwyczajowo nie jest przyjęte, że powiedzmy jakiś tam mamy, ogłaszamy przetarg i w tym przetargu na przykład startuje też jakaś spółdzielnia socjalna czy innego typu ten podmiot ekonomii społecznej, ale czy my nie powinniśmy jak najwięcej jakby zrobić ułatwień też dla tego sektora, żeby ci ludzie, którzy są z różnych powodów wykluczeni, mogli wrócić na rynek pracy, mogli pracować, mogli zarabiać na siebie i tak dalej. My w ogóle uważamy te podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne i tak dalej, jako też element i uzupełnienie takiego szerszego pakietu na rzecz jakby wzmacniania demokracji w obszarach, w których takich, które z reguły nie myśli się o tym, czyli właśnie kwestii demokracji w miejscu pracy i w ogóle takiej demokracji takiej bliskiej temu, gdzie mieszkamy i jakby bliskiemu naszej społeczności. Więc jakby my chcemy pomóc w organizacji tego typu spółdzielni. W programie wprost wpisaliśmy to, że skierujemy na to dodatkowe środki, ponieważ oczywiście budowanie takich organizacji potrzebuje takiego zewnętrznego jakiegoś przewodnictwa. No to was ja w ogóle widzę tutaj nie tylko dla tych, czyli na przykład spółdzielni socjalnych właśnie, czy tam jakbyś, ale również dla wszystkich innych spółdzielni też widzę potencjał, też widzę potrzebę tego, żeby pomóc w organizowaniu. Zresztą dla wielu przedsiębiorstw coś takiego już istnieje, tak gdzie można pewne doradztwo uzyskać, tak? Więc jakby to są większe środki potrzebne i jak najbardziej mamy to wpisane. Tylko że to jest tylko element. To mam tak samo jak odpowiednie budownictwo mieszkaniowe. Ja dzisiaj w ogóle byłem w Chojnowie, to jest pod Legnicą. Tam spotkałem się z taką osobą, która porusza się za pomocą takiego wspomaganego, no takiego balkoniku jakby, takiego wózka z kółkami, prawda? I na przykład ma problem z tym, że są dziury w chodniku, bo to już jest przeszkoda, żeby się przemieścić, nie? I ma na przykład problem z tym, że spotkania w zarządzie czy tam jest wspólnoty mieszkaniowej odbywają się na drugim piętrze na przykład. I nie może się doprosić do tego, żeby stworzyć taką, żeby zmienić to, żeby chociaż odbywały się właśnie na parterze, bo ze względu na przykład na jej potrzeby. Więc jeśli chodzi o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, to w tym to mamy do zrobienia mnóstwo rzeczy. To jest na każdym poziomie. Tutaj państwo zawodzi w całej rozciągłości i jakby no naprawdę znowu nie ma jednego rozwiązania, tak? No to ja się zapytam o jedno rozwiązanie. O jedno rozwiązanie. Tak, i poddam od razu taki, może nie postulat, ale ja jakby z racji tego, czym się zajmuję, też dużo słyszę o tych postulatach między innymi osób z niepełnosprawnościami. I ostatnio był taki postulat, żeby podnieść wysokość renty socjalnej. A ja mam innego rodzaju pytanie. Dlaczego my w ogóle rozmawiamy o tym, o rencie socjalnej, o rencie takiej, o rencie innej? Do pracy? I jeżeli tak, jeżeli w ogóle, czy my w ogóle powinniśmy uzależniać wysokość renty od wysokości wynagrodzenia, czy od lat przepracowanych.
i tak dalej. Skoro tak, jak człowiek choruje i jest na przykład na świadczeniu rehabilitacyjnym, to jest okres nieskładkowy, prawda? Czyli to nie wlicza mu się ani do renty, ani do stażu pracy. To są te lata nieskładkowe. I potem powiedzmy, no, rehabilitacja nie przynosi jakichś tam efektów, on idzie na rentę, czasami mu brakuje miesiąca, dwóch i w ogóle nie dostaje tej renty, a czasami udaje mu się ją dostać. I teraz pytanie, dlaczego w ogóle my uzależniamy wysokość renty od wynagrodzenia? Czy to nie powinno być tak, że wysokość renty powinna zależeć od stopnia niepełnosprawności i tyle? I koniec, kropka. Jakby, czy to nie powinno być w ogóle z tego systemu emerytalnego wyjęte całkowicie i nie powinno to określać tylko kwoty dotyczącej jakby poszczególnych stopni niepełnosprawności i nic poza tym. To tak. To na pewno. Może tak, sam stopień niepełnosprawności, to podejrzewam, że nie wystarczy. To trzeba było troszeczkę bardziej, trochę wydaje mi się, bardziej złożonego systemu, ale to nie szkodzi. Znaczy, trochę o tyle szkodzi, że zawsze że kontakt z zespołami orzeczniczymi to nie jest coś, co się raczej dobrze kojarzy w większości osób, które miały z nimi kontakt. Ale tak, mój kolega z partii, Łukasz Garczewski, on też jest kandydatem w Poznaniu. On ma niepełnosprawność ruchową, tam się ma, mu pisze o tym na Twitterze, możecie go tam śledzić, ma różne swoje przygody też z koleją między innymi. On niedawno też był w jakiejś rozmowie internetowej, mówił o tym, że świadczenia, jakiekolwiek nasze państwo wydaje, są celowe, tak? I jakby mają realizować cel. Więc w duchu tego, o co pani zapytała, to bym powiedział, że tak, bo ta renta powinna rekompensować wszystkie problemy związane z tą konkretną niepełnosprawnością. Po prostu to, co musimy sobie zakupić, to, co musimy wydać w związku z niepełnosprawnością, czy z tym, że na przykład, nie wiem, czy tym, czym nam utrudnia na przykład, tak, czego nie możemy zrobić, tak, w związku z tą niepełnosprawnością, no to taka renta powinna, takie świadczenie w ogóle powinno to pokrywać. Więc tak, to powinno być zależne od tego, w mojej ocenie. Znaczy, jeżeli chodzi o ten stopień jakby samodzielności, bo to chyba o to chodzi, czy stopień tego wsparcia, to z tego, Tak, co. bo to właśnie, bo to Tak. będzie raczej skomplikowane do wyliczenia, ale to nie szkodzi nic, że to jest skomplikowane do wyliczenia. Ważne, żeby to było dobrze odwzorowywało po prostu realne potrzeby. Tak, ale właśnie o to chodzi, że tego nie robi, bo z tego, co rozmawiam z osobami, które uczestniczyły w tych. No, nazwijmy to konsultacjach, z braku lepszego określenia, to wiem, że skoro to świadczenie na przykład wspierające ma być przyznawane od 70 punktów, to bardzo duża liczba tych osób z niepełnosprawnościami zostanie ich pozbawiona. Ale Jest to jest ponieważ pytanie. mamy, tak, ponieważ mamy pytania, ja zachęcam do kontaktu z inicjatywą Nasz Rzecznik, to więcej o takich szczegółowych potrzebach czy szczególnych potrzebach. Natomiast mamy chętnych do zadania pytań i pierwszy był Michał. Michale? Dobry wieczór, słychać mnie? Słychać? Dobrze. Moje pierwsze pytanie dotyczy podatków, chodzi o VAT. Co Aha. robimy z VAT? O VAT! Podatek od wartości Aha. dodanej. Podatek VAT, czy go spłaszczamy, ujednolicamy, upraszczamy poprzez ujednolicenie, podnosimy stawki, obniżamy stawki. Co z nim robimy? A drugie dotyczy samorządów. Czy samorządy powinny się bawić w wydawcę mediów?
bo dzisiaj obserwujemy, Okay. tak, że samorządy wydają nawet dzienniki. Jest taki duży powiat grodzki, czyli Łódź, który ma własny dziennik samorządowy, bezpłatny w podatkach, a mamy też Kraków, który ma własną telewizję, a Piekary Śląskie mają własne radio. Co z tym robimy? Doskonałe pytania. Dobra, to zacznę od pierwszego VAT. Ja VAT to jest w ogóle rozpatruję z reguły też razem trochę z podatkiem akcyzowym, dlatego, że jeżeli mówimy o stawki, bo myśląc o tym, jak ustawić stawki, to należy myśleć to o tym, co chcemy, do tego jeszcze bym dorzucił podatek cukrowy na przykład, tak? Bo to są podatki, które my już nakładamy na towary i usługi. I pytanie jest wtedy takie, jakich zachowań konsumentów, w tym przypadku konsumentów, chcemy zachęcać lub zniechęcać, lub też ewentualnie kogo chcemy odciążyć, a kogo nie. Dlatego na przykład w miarę dobrym rozwiązaniem jest trzymanie niższych stawek na te artykuły pierwszej potrzeby, co też się robi. Nie ma oczywiście z tym problemu. Mieliśmy tam przy jakimś różnicowaniu w jakichś konkretnych oczywiście zawsze są jakieś, mogą się jakieś tam nieścisłości pojawiać, ale to nie jest jakby kluczowe, bo ja jestem zdania, że w szczególności kiedy mamy wysoki poziom cyfryzacji, mamy kontakty firm z urzędami, z elektroniczne, mamy jednolity plik kontrolny, mamy kasy fiskalne z połączeniem do internetu i tak dalej. Jestem zdania, że proste podatki to jest coś, czego nie potrzebujemy, tak? Przynajmniej nie w tym przypadku. W sensie proste, w sensie stawek. Państwo sobie zabiera możliwość sterowania w jakby kształtowania tych konsumenckich podstaw. Częściowo, tak? Bo normalnie to robimy. Nikt się nie. No może nie nikt, są na pewno, znajdą się tacy, którzy będą się oburzać na istnienie akcyzy na papierosy na przykład. No ale to jest takie moje zdanie, tak? Czyli ja bym trzymał różnicowane, nie widzę potrzeby na jakieś podnoszenie na przykład tej najwyższej stawki. Prędzej bym szukał ewentualnie jakichś tam szczególnych podatków akcyzowych, jeśli już bardzo byśmy chcieli, jeśli byśmy uznali, że są jakieś takie wydatki luksusowe, które byśmy chcieli ograniczyć ze względu na to, że na przykład szkodzą nie wiem, w jakiś sposób środowisku naturalnemu, na przykład jakieś motorówki czy coś takiego, to może tam bym ewentualnie szukał, ale to są jakieś szczegółowe rzeczy, które raczej nie poruszają opinii publicznej, tak. Wydaje mi się przynajmniej, może się mylę. A teraz jeśli chodzi o media samorządowe, na ten moment nie zastanawiałem się, czy jest możliwość, żeby im takie coś uniemożliwić, natomiast jeżeli by ktośkolwiek chciał, natomiast też nie wiem, czy to ma sens, prędzej potrzebny byłby jakiś centralny fundusz, na podstawie którego by można było lokalne media tworzyć, które byłyby powiedzmy w jakimś takim demokratycznym zarządzie lokalnym, niekoniecznie wprost samorządowym, bo to może się wtedy nie pokrywać, tak? Czyli jakiś inny sposób, czyli tak jak w taki sposób, jak my też tworzymy sobie takie instytucje jak na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, tak? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Pewnie można trochę lepiej to zrobić, jeśli chodzi o kadencyjność, czy można byłoby zrobić lokalnie dużo bardziej na przykład w formie jakichś paneli, albo oddać to organizacjom społecznym. Natomiast jeżeli chcemy, żeby istniały jakieś media lokalne, niezależne od władzy samorządowej i może też niezależne od największych firm lokalnych, typu na przykład jak mamy, nie wiem, jakiś kombinat miedziowy czy coś podobnego,
No to potrzebujemy mieć jakikolwiek system, w którym zapewnione jest finansowanie centralne. I największy problem właśnie do dyskusji to jest kwestia tego, jak ustawić tą kontrolę. Kto ma to mieć, kto ma być właścicielem i jaki sposób będzie można kontrolować treści, które tam są. Tak jak też społeczność lokalna, w jaki sposób mogłaby to robić. Bo w interesie tej społeczności jest to, żeby tam rzetelne informacje były, nie? To ja od razu powiem, że dopowiem, że my się zwracaliśmy również do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, no, żeby jednak był zakaz wydawania mediów lokalnych przez samorządy, ponieważ to jest nieuczciwa konkurencja i to jest finansowanie po prostu no, gazetek propagandowych przez Trendowych, nas tak. samych, po prostu finansowanie kampanii wyborczej naszych włodarzy. Zresztą podpisaliśmy się również pod protestem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Stowarzyszenia Mediów Lokalnych w tej sprawie. I wydaje mi się, że to jest taka rzecz, co do której wszyscy się deklarują, zanim zdobędą władzę, a potem jak już zdobywają władzę w danym samorządzie, to absolutnie tych gazetek nie likwidują. Ale mamy dalsze pytania. Piotrze, zapraszam. Dobry wieczór. Ja mam, znaczy, czy ja mógłbym zadać jedno krótkie pytanie i później takie trochę dłuższe i od razu uzyskać odpowiedź i później takie troszkę dłuższe. Dobra. Chodzi mi o to, co jest w internecie, czy w mediach się pojawia, że ewentualnie po wygranej opozycji w wyborach parlamentarnych, czy prawdą jest to, że partia Razem będzie przeciwna wspólnym rządom z Koalicją Obywatelską? Z Konfederacją. To tak. A z Koalicją Obywatelską to nic takiego nie słyszałem. Okej, czyli mamy to wyjaśnione, bo tak gdzieś tam mi się takie jakieś newsy, nie wiem, pewnie sam pan wie, że wiele informacji niesprawdzonych, jakichś niedomówień jest w internecie. Na razie oczywiście musi wydarzyć coś takiego i musi być oczywiście oferta, bo wiadomo, że... Słabo słychać. Aha, przepraszam. Teraz mi słychać lepiej? Halo? Tak, tak. Okej. Okay. Mówię, że jak już będzie po wyborach i teraz jakby walczymy o to, że zwycięskich, no to wtedy oczywiście dopiero te oferty koalicyjne będą omawiane. Natomiast jakby deklarujemy się, że nie wejdziemy do żadnego rządu, w którym będzie Konfederacja i to cała lewica mówi. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co pan powiedział. Oczywiście też nie wyobrażam sobie koalicji jakiejkolwiek partii demokratycznej z Konfederacją. Natomiast moje drugie pytanie, ponieważ prezes, nie wiem, czy szef partii Razem, Adrian Zandberg, na którego tak, zresztą jeden z dwójki głosowałem, przewodniczących. Tak, na którego zresztą głosowałem 4 lata temu, dlatego że ja jestem, można powiedzieć, lewicowcem z krwi i kości. Natomiast no muszę pana zmartwić, bo w tych wyborach zagłosuję niestety na Koalicję Obywatelską ze względu na to, że lewica jako całość mnie trochę zawiodła, ale to mniejsza o to. Ja mam inne pytanie, ponieważ ja mieszkam w Szwecji od 14 lat, a wiem, że pan Adrian Zandberg ma jakieś korzenie duńskie, zresztą jego nazwisko, nie wiem czy pan wie, to jest w tłumaczeniu to jest Góra Piaskowa, ale to oczywiście to nie jest żaden przytyk, tylko taki, poza tym w Skandynawii są modne bardzo takie nazwiska, imiona nawet, jak Björn, czyli niedźwiedź, to jest imię na przykład w Skandynawii bardzo popularne, ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, czy na przykład, ponieważ zauważyłem, że właśnie Adrian Zandberg w 4 lata temu w kampanii wyborczej i być może i teraz podczas trwania tej kadencji, no, czy partia Razem ogólnie, próbowaliście forsować właśnie część takich rozwiązań, które są obecne w Skandynawii.
I moje pytanie jest takie, czy partia Razem, oczywiście powiem panu, że to pytanie to być może nawet pomoże panu trochę, oczywiście to będzie zależało od pana odpowiedzi w wyborach, bo być może dużo ludzi akurat na pokoju nie jest obecnych, ale na YouTubie może obejrzy czy wysłucha tej audycji, pomoże panu w tych wyborach, bo na przykład dla mnie to jest bardzo istotne. Czy partia Razem byłaby za takim rozwiązaniem w Polsce, takim jak jest na przykład w Szwecji, gdzie ministrowie, można powiedzieć, nie odpowiadają bezpośrednio, tak jak jest w Polsce, nie mają wpływu bezpośredniego na funkcjonowanie urzędów w danych dziedzinach życia. Na przykład w Szwecji jest ponad 350 chyba urzędów dotyczących różnych dziedzin życia. Oczywiście ci szefowie tych urzędów są powoływani przez partie polityczne. Natomiast ich zadaniem jest tylko realizacja polityki przyjętej przez rząd i przez parlament, tak zwany szwedzki Riksdag. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy, taki najprostszy przykład, pandemia covidowa była całkiem niedawno i tutaj ten szef tego urzędu odpowiada całkowicie za politykę covidową i minister zdrowia nie ma żadnego wpływu na decyzję tego urzędu, co moim zdaniem jest bardzo dobre, dlatego że unika się właśnie jakichś takich propagandowych, politycznych, nie wiem, prosondażowych ruchów ministra, który może swoimi decyzjami na przykład wpływać na preferencje wyborców. I te decyzje podejmowane na przykład tutaj podczas pandemii w Szwecji przez Urząd do Spraw Zdrowia były całkowicie oderwane od ministerstwa. Minister nie miał żadnego na to wpływu, dlatego że w Szwecji jest tak, że na czele tych urzędów wybierani są fachowcy z danej dziedziny i to fachowcy tacy niezależni, którzy są uważani tutaj przez większe grono czy społeczeństwo jako fachowcy naprawdę w swojej dziedzinie apolityczni. I czy partia Razem byłaby, czy nawet Lewica cała, czy byłaby za takim ewentualnym, nie mówię, że to jest na 100 dni po wyborach, ale w przyszłości, czy byłaby za takim rozwiązaniem, żeby w Polsce na przykład Ministerstwo Zdrowia, minister oczywiście był odpowiedzialny za politykę i wdrażanie to, co postanowił parlament, natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy czysto ludzkie, czyli które dotyczą tego dobra pacjentów, żeby był odpowiedzialny urzędnik, wykwalifikowany, mający doświadczenie, wykształcenie i który podejmuje te decyzje na własną odpowiedzialność i żeby minister nie miał prawa wpływu na to, co moim zdaniem bardzo by jakby usunęło ten taki populizm w Polsce, który istnieje ostatnimi laty. Znaczy, w sumie to od lat istnieje. Takie jest moje drugie pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie. To tutaj wydaje się, że jest to takie zaznaczenie takiego kierunku, który jest, znaczy w ogóle przedstawienie sytuacji, która jest na razie dosyć odległa od naszej jakby kultury organizacyjnej. Niemniej może być inspiracją. I z tego też tytułu, że jest to bardzo odległe od tej kultury naszej organizacyjnej, to jakby dokładnie czegoś takiej kopii w programie naszym nie znajdziecie. Ale to jest z tego opisu przedstawionego, jeśli mógłby wziąć jeden do jeden. Przepraszam, że przerwę. Jest pan młodym człowiekiem, dlatego ja pana się pytam, bo być może jest wieloletnia przyszłość pana w polityce, więc ja się pytam pana, czy pan byłby za tym, żeby za
Tak, kierunkowo, czy żeby na przykład coś takiego w Polsce wprowadzić, nie mówię, tak jak powiedziałem, nie 100 dni po wyborach, bo ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest proces. Jest to kierunek w kwestii trochę wykonawstwa, więc o ile byśmy stworzyli system, w którym to parlament ma ostateczne, to Sejm, tak, i Senat, albo w ogóle najlepiej to Sejm, ma po prostu możliwość decydowania właściwie o tych kierunkach, to i zostaje właśnie najważniejszy, to tak. Natomiast ja widzę też pewne zagrożenie w kwestii wybrania obszarów, w których to ma się dziać. Akurat pan wybrał taki obszar, w którym to świetnie by zadziałało i z którym bym się zgodził. I wydaje mi się, że nie do wszystkich obszarów bym się zgodził. Na przykład bardzo bym nie chciał, żeby była taka sytuacja, że różne instytucje państwowe ciągną w przeciwnych kierunkach tak bardzo, że to paraliżuje funkcjonowanie. I jeżeli byłaby taka sytuacja, no to wtedy byłaby konieczna jakaś interwencja ze strony Sejmu. Więc myślę, że tak, dlatego, ale jeżeli to jest możliwe do zrobienia i że kiedy to będzie możliwe do zrobienia, to znaczy, że już osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom jakby naszych instytucji, tak? Że my naprawdę mamy silne, silne instytucje i że to by to po prostu było naturalnym progresem od tego, jak dobre, jak godne zaufania i silne są nasze instytucje. Więc w pierwszej kolejności należy właśnie wzmacniać je w ten sposób kadrowo i wtedy dokładać im kolejne kompetencje, które by można było od takich codziennych politycznych decyzji odłączyć. Więc tak to bym, w ten sposób bym to budował, tak? Czyli realizując po prostu nasz standardowy program, takiego państwa, które faktycznie robi rzeczy, które bierze odpowiedzialność, czyli takich instytucji, rozwijania właśnie tych instytucji i brania odpowiedzialności na swoim poziomie, tam gdzie działamy, to myślę, że efektem tego byłoby to, co jest zastane, a nie wynikałoby to wprost z tego planu, żeby to osiągnąć, tak? Czyli raczej więc tak, że dobrze działające państwo po prostu może tak wyglądać. Tak bym odpowiedział. Mam nadzieję, że to jest jakoś blisko, choćby otarło się satysfakcjonującą odpowiedź. Odchodzi pan od mikrofonu. A, przepraszam. Mam nadzieję, że to się otarło chociaż o satysfakcjonującą odpowiedź. Nie, no oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest proces i bardzo dobrze pan tutaj zaznaczył, że gdyby coś takiego w Polsce miało miejsce, to by znaczyło, że jesteśmy naprawdę już na wysokim poziomie tej demokracji, ponieważ no taki najprostszy przykład, bo mówię, nie chcę tutaj się zagłębiać, żeby słuchający zrozumieli, najprostszy przykład tej pandemii, tutaj było w Szwecji w ten sposób, że tutaj minister zdrowia nie miał żadnego wpływu praktycznie na to, jakie decyzje podejmuje urząd do spraw zdrowia, czyli specjaliści, wykwalifikowani profesorowie, którzy mają, no można powiedzieć, wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie na najwyższym poziomie. I po prostu to jest, polega na tym, że no, unikamy w ten sposób jakiegokolwiek politycznego wpływu na to, co się dzieje w kraju, a wszystko zmierza ku temu, żeby było to dobre dla społeczeństwa. Oczywiście zdarzają się decyzje złe, powiedzmy, bo no, nawet taki profesor no przecież nie jest jakimś człowiekiem doskonałym, który potrafi przewidzieć jakieś tam skutki. Ale no, mi się wydaje, że znaczy to jest oczywiście moje osobiste zdanie, że powierzenie odpowiedzialności za niektóre, za takie no, poważne sprawy w życiu publicznym dla osób kompetentnych, no jest, mi się wydaje, bardziej no, lepsze dla społeczeństwa niż miałby decydować minister, który w Polsce zdarza się, że zostaje ministrem jakiejś dziedziny, z którą nigdy w życiu nie miał do czynienia, jest z wykształcenia w ogóle innym politykiem z klucza partyjnego. Dlatego to mi się na przykład bardzo w Polsce nie podoba i bardzo bym chciał, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego zadałem to panu pytanie, bo pan jest młodym człowiekiem, być może planuje pan
polityczny swoją karierę, chociaż jestem też oczywiście za tą kadencyjnością, ale no, być może to panu pomoże i trzymam kciuki, żeby pan otrzymał dobry wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Piotrze. Adamie? Słychać mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Witam. No ja mam oczywiście pytanie, ta kwestia, która mnie tutaj, jestem na no kiedyś Twitterze, teraz Xterze, do pana Sławomira. Chodzi mi o gwarancję zatrudnienia. To, że w Polsce bezrobocie jest niskie, tak jak tutaj było mówione też o osobach niepełnosprawnych, uważam, że no, partia Razem, dlatego partia Razem i pan osobiście mówi, że interesuje się tą gwarancją zatrudnienia. Wysyłam posty do pana, wysyłam też posty do pani Pauliny Matysiak, która no, przy okazji tam było, była zdaje się jakaś konferencja czy spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich na temat chyba zatrudnienia osób na emeryturze czy już w starszym wieku. No i wysłałem taką propozycję, że być może Rzecznika Praw Obywatelskich można by zainteresować te, właśnie tematem gwarancji zatrudnienia. Tego odzewu nie ma. No dlatego mam do pana pytanie, jak, nie wiem, ponieważ pan mówi, że pan to osobiście jakoś tam będzie się starał to wdrożyć, jaki macie, nie wiem, konkretny program czy coś takiego, jak należy, jak chcecie to, czy w ogóle chcecie to wdrażać, no i jak. Tak, to jest to, co mnie osobiście interesuje. Dziękuję. Spoko. Bardzo dziękuję za to pytanie. Tutaj jest dwie sprawy. Po pierwsze, zacznę od programu tutaj Lewicy. Tutaj deklarujemy, że wszelkie wyspy bezrobocia chcemy zwalczyć. Czyli wszelkie te miejsca, w którym bezrobocie jest większe niż wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż w okolicy. No takim dobrym przykładem u mnie w okręgu wyborczym byłoby powiat złotoryjski, który ma praktycznie trzykrotnie wyższy wskaźnik bezrobocia, bo już tam 14 parę z kawałkiem punktów procentowych jest wskaźnik bezrobocia, czy w powiat górowski na Dolnym Śląsku jeszcze jest, czy wołoski. Ale to już jest akurat wrocławski okręg, to są takie miejsca, gdzie byśmy chcieli wprowadzić dodatkowe inwestycje i też dodatkowe programy zatrudnienia, które mogłyby być na przykład pilotażem programu gwarancji zatrudnienia. To nie jest wprost napisane w programie, natomiast jakby zabiegaliśmy o to, żeby coś takiego ująć. Jeśli chodzi o mnie osobiście, no to mam nadzieję, że jeszcze podczas tej kampanii, jeśli już będę miał gotowe, taki jest cel, chociaż mało czasu zostało. Ja osobiście chciałbym zaprezentować projekt ustawy o gwarancji zatrudnienia, który byłby na teren całego kraju, tak jak partia Razem ma w programie. Tutaj ten temat był poruszony, ja o niego zapytałem zresztą, jak tutaj był w rozmowie użytkownik Fiat Money, ponieważ właśnie to jest temat, który jest mi bliski, a on jest związany w pewnym sensie też z nowoczesną teorią monetarną, w tym sensie, że po prostu on w tej teorii jest, ten system jest używany jako zastępnik systemu z bezrobociem. Tak? No, to jest dosyć, dla osób, które są zainteresowane, to zainteresowane tym tematem, to mogą się trochę dowiedzieć. Więc nie jestem pewien, to jest problem, tak, że z nagłośnieniem po prostu tego postulatu. Ja sam osobiście nie wiem dlaczego, ale ten postulat, który jest w badaniach ankietowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jest popierany przez 80% osób pytanych. Czyli pytanie jest na przykład, czy popiera pani to, żeby każda osoba chętna i gotowa do pracy otrzymała zatrudnienie w społecznie potrzebnej pracy gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania, za które zapłaci centralny rząd, to większość odpowiada właśnie, że to jest super pomysł, albo że całkiem dobry. I bardzo jest mało takich postulatów, które mają tak wysokie poparcie i trochę i być może to wynika z tego, że ten wskaźnik bezrobocia jest obecnie niższy niż zwykliśmy pamiętać, jak było w
III RP. I być może dlatego to nie jest jakoś taki popularny, przynajmniej w mediach i wśród szerszego grona polityków, postulat. Co mnie na przykład bardzo dziwi przepraszam, sekundkę. Co mnie dziwi względem na przykład partii, które deklarują bycie za tym, żeby ludzie na przykład pracowali, tak, albo mówią o tym, że dobrobyt bierze się z pracy i różnych tego typu sloganów używają. No właśnie, i jeszcze widzę, że tutaj słucha nas Marta Stożek. Marta Stożek też jest kandydatką Lewicy z Wrocławia i możecie sobie wejść też na jej stronę internetową martastożek.pl i ona jest jedną z kandydatów w tych wyborach, które z gwarancji zatrudnienia to jako postulat w jakiś sposób promują i ona ma na przykład dwie takie petycje odnośnie wprowadzenia pilotażu w powiatach, w jej okręgu wyborczym, w pilotażu gwarancji zatrudnienia w powiatach w jej okręgu wyborczym, i to właśnie byłby powiat kurowski i powiat wołowski. Więc to się gdzieś tam dzieje, natomiast no na razie nie wiem, dlaczego ten postulat nie jest aż tak popularny. Ja uważam, że jest świetny i powinien być flagowym postulatem lewicy, ale pomimo tego, że włożyłem dużo do naszych wspólnych programów i to od siebie, to nie jest ten element, który tam się po prostu znalazł. Ja może tu jeszcze, jeżeli mogę zabrać głos, no potem już, że tak powiem, się rozłączę, jeśli chodzi o przełączę się na słuchanie. Natomiast to, co już tutaj zaanonsowałem, to było coś takiego, że tak jak mówię, już nie pamiętam w jakim to było temacie, ale to było, zdaje się, o zatrudnieniu osób, no, o tym, żeby osoby ogólnie przechodziły później na emeryturę. To była takie spotkanie, taka konferencja u RPO i tam brała udział pani Paulina. Takie pomostowe, tak? Halo? Takie pomostowe rozwiązania, znaczy, tak? Znaczy nie, no, bo to było tak, znaczy, ale o co mi chodzi? Pani Paulina Matysiak brała udział w tym spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich i ja właśnie wysłałem do niej posta, że być może należałoby zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie programem gwarancji zatrudnienia. To jest taki mój, że tak powiem, no może w tą stronę byście też poszli. To jest urząd, który, no, że tak powiem, interesuje się, przynajmniej ma w swoim programie zainteresowanie obywatelami, którzy w tym przypadku nie mogliby znaleźć pracy. I no właśnie wysłałem kilka postów do pani Pauliny Matysiak, nie dostałem żadnej odpowiedzi, no to też mnie to troszeczkę dziwi. Dobrze, to tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję. Jeżeli chodzi o brak odpowiedzi, to wie pan, możemy sobie rękę podać. Ja mam pytanie techniczne od razu, bo mamy jeszcze, Piotr tutaj nam się zgłasza, więc chciałabym zapytać, czy te parę minut jeszcze możemy przedłużyć. Dobrze, to ja odpowiem na pytanie, jak jeszcze jakieś jest. Jest już dosyć późno, tak faktycznie, ale tak, całkiem bardzo dobre pytania dostaję, bardzo jestem zadowolony z bardzo ciekawych pytań, także chętnie odpowiem. Co do tego zatrudnienia, to ja pozwolę sobie wtrącić, że my z swego czasu, na przykład w Lubartowie, pisaliśmy, to trudno powiedzieć, że to była petycja, raczej wniosek o to, na przykład, żeby osoby bezrobotne z naszego miasta były zatrudniane do roznoszenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, bo to była jakby oczywiście umowa zlecenia z urzędnikami, natomiast urząd nam odpowiedział, znaczy urząd, pan burmistrz stwierdził, że no to jest kwestia zaufania jakby do tych ludzi i tak dalej, więc nie przychylił się do tego, ale na przykład w Wągrowcu ten system funkcjonuje i funkcjonuje bardzo dobrze, więc myślę, że no, można poszukać różnych rozwiązań. To są rozwiązania z tytułu prac interwencyjnych, oczywiście one istnieją i jak mamy też oczywiście pisane je nawet w Konstytucji to rozwiązanie, bo sam postulat gwarancji zatrudnienia trochę można, i zresztą tak zapisaliśmy go w tym programie Partii Razem akurat,
jest zapisane, że wywodzi się z artykułu 65, który właśnie mówi, że państwo ma dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia. Problem z tymi pracami jest taki, że one nie są stałą pracą, tylko ona może się przerwać. Natomiast realną pomocą w przejściu później na przykład do sektora prywatnego albo do takiego sektora publicznego, który jakby znamy obecnie, tak, poza programem gwarancji zatrudnienia, to można zrealizować dużo lepiej, jeśli to zatrudnienie jest ciągłe. To zmienia życie, to umożliwia, nie wiem, choćby nawet wzięcie kredytu na remont tam kawałka mieszkania, na doszkalanie się w trakcie. Jest to zdecydowanie w mojej ocenie lepsze rozwiązanie niż na przykład pobieranie zasiłku, niepracowanie i na przykład próbowanie się na przykład w jakiś sposób przeszkolić. Też zatrudniający szukają spośród właśnie puli osób już zatrudnionych, na przykład mając do nich większe zaufanie, tak, o czym pani już przed chwilą wspomniała. Więc program takiej gwarantowanej pracy rozwiązuje mnóstwo problemów, bardzo podstawowych, i dlatego no, jestem wielkim jego orędownikiem, a przynajmniej tak chciałbym o sobie myśleć. Dziękuję. Piotrze? No to ja też odnośnie tego zatrudnienia i jeszcze wcześniej też pan wypowiadał się na temat związków zawodowych, więc moje takie pytanie, a zarazem taki pomysł, być może, tak jak wspomniałem, jest pan młodym człowiekiem, zaczyna pan w polityce, więc no, mam nadzieję, że panu się uda i że no, za jakiś czas może wprowadzimy te cywilizowane takie zasady panujące w innych krajach, ponieważ no, jeżeli chodzi o zatrudnienie i na przykład gwarancję zatrudnienia, ja bym na przykład sobie wyobrażał w Polsce, żeby było tak, jak jest w Szwecji, pewnie w całej Skandynawii, nie wiem, nie śledzę tego, jak jest w innych krajach, że na przykład jest coś takiego, jak zatrudniane osoby i w przypadku jakichś zwolnień, no to nie ma możliwości, ewentualnie, gdyby, jeżeli pracownik nie złamie jakoś regulaminu pracy, że należy mu się dyscyplinarne zwolnienie, to szczerze mówiąc, no nie ma możliwości zwolnienia kogoś, kto przyszedł do pracy na przykład 2 lata temu, zaczął pracować, a przed tym, kto na przykład zaczął miesiąc temu pracować. Więc tutaj jest tak zwana kolejka, czyli w przypadku na przykład zwolnień ze względów jakiegoś kryzysu gospodarczego czy ekonomicznych, no to jest no, tak zwana kolejka, czyli zwalnia się od tego ostatniego, który został przyjęty do w górę. I tego bardzo pilnują, właśnie nawiązując do tych związków zawodowych, o których pan wspominał, tego bardzo pilnują związki zawodowe w Skandynawii ogólnie, bardzo dobrze rozwinięte. Ja bym sobie marzył, żeby w Polsce zamiast tych takich, nie wiem, no mówię o teraźniejszej Solidarności na przykład, no to takich przystawek politycznych, ja bym sobie marzył, żeby w Polsce powstały związki zawodowe z prawdziwego zdarzenia, takie jakie są w Skandynawii, gdzie tu naprawdę pracownik jest broniony i powiem Państwu, że bardzo często jest tak, że związki zawodowe w Szwecji są na tyle silne, że potrafią sprawić, że w przypadku jakiegoś konfliktu w pracy, że to nie ten zwykły szary pracownik jest zwolniony, tylko jego kierownik jest zwolniony, dlatego że na przykład stosował mobbing, czy stosował jakieś inne niezgodne z prawem procedury.
Dlatego ja bym sobie marzył, żeby w Polsce właśnie było coś takiego i chciałbym się też oczywiście pana zapytać, czy byłby pan w stanie, znaczy, czy popiera pan właśnie ewentualnie takie rozwiązania w Polsce w przyszłości? Oczywiście, tak, jak zaznaczam, nie mówię o przyszłych 100 dniach, tylko wiadomo, że to może zająć lata, ale tak jak mówię, no jest pan młodym człowiekiem, przyszłością Polski czy byłby pan za takimi rozwiązaniami, żeby w Polsce powstały związki zawodowe z prawdziwego zdarzenia, a nie takie polityczne wydmuszki, jakie w tej chwili mamy, bo tak prawdę mówiąc, to te związki zawodowe to nie są związki zawodowe w tej chwili już. No, te takie najgłośniejsze w Polsce. I jeszcze tak tylko dla pana i pana koleżanki, pani Marty, chciałbym powiedzieć, że ja jestem wyborcą lewicy byłym, ale moja córka, która będzie w tym roku pierwszy raz głosowała w wyborach parlamentarnych, 20-letnia, powiedziała, że nie będzie głosowała na pewno na PiS ani na Konfederację i cały czas z nią prowadzę rozmowy, żeby jej wytłumaczyć i ze względu na jej wrażliwość i to, jakie ona ma, bo ona się polityką tak nie za bardzo interesuje jak ja, no to będę ją namawiał, żeby zagłosowała na lewicę, dlatego że no, lewica jest też ważna, żeby miała dobry wynik, także z mojej strony państwo otrzymają pół na pół, można powiedzieć, czyli mój głos na koalicję, a mojej córki być może na lewicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam całą rodzinę. Może skoro już te dwa głosy doskonale. To tak, co do związków zawodowych, no to jak najbardziej chcemy je wzmacniać i jest, jak już wspomniałem wcześniej w tej dyskusji, że są pewne takie jaskółki nadziei, bym to nazwał, gdzie związki zawodowe, w szczególności konkretne, na przykład OPZZ-owa Konfederacja Pracy, tak, pokazują naprawdę inspirujące działania. Teraz świetnie na przykład działa też obecnie właśnie też należący do Konfederacji Pracy też związek zawodowy w Kauflandzie, gdzie tam zabiegają również o poprawę warunków pracy i relacji po prostu też pracowników z przedsiębiorstwem. Mamy bardzo dużo do zrobienia do tego, żeby właśnie sobie w całej branży czy przedsiębiorstwie wynegocjować właśnie kwestie na przykład takiej kolejki zwolnień. To jest oczywiście coś, co powinno należeć do związków zawodowych. Natomiast i tutaj ich jest rola na przykład wielka, tak jak już mówiłem wcześniej, w negocjowaniu płac i przeciwdziałaniu właśnie takiemu zubożeniu pracowników w obliczu kryzysów cenowych. Tam to jest nasz stabilizator. Natomiast wyszliśmy tutaj trochę z poziomu z gwarancji zatrudnienia. A to jest troszeczkę inny temat, bo jakby związki zawodowe mają się realizować w przedsiębiorstwach na przykład, tak? Tam mają zapewniać lepsze warunki, a gwarancja zatrudnienia ma dawać podstawę. Zupełną podstawę, czyli jeśli mamy na przykład kodeksowe minimalne warunki pracy typu minimalną krajową i inne kodeksowe uprawnienia, to i samo istnienie gwarancji zatrudnienia sprawia presję na to, żeby te warunki zawsze we wszystkich przedsiębiorstwach były dotrzymane. We wszystkich innych miejscach pracy zawsze były dotrzymane, bo alternatywą zawsze jest możliwość pracy przez program państwowy w gwarancji zatrudnienia. To jest super istotne i to jest coś, co też wzmacnia takie związki zawodowe w ten sposób, że ich tworzenie w miejscach, w których ich nie ma,
że zmniejsza trochę lęk, co to się wydarzy, kiedy stracimy pracę, bo to jest dużo lepsze lądowanie na potencjalnie na program, gdzie zawsze znajdziemy to jakieś zatrudnienie, niż na zasiłek, nawet jeżeli on byłby wyższy niż teraz, to też postulujemy, żeby był, ponieważ nie wszyscy powinni lądować w takim programie, na przykład gwarancji zatrudnienia. Od razu tylko po prostu móc być na tym zasiłku przez tam jakiś czas i spokojnie sobie znaleźć inną pracę. Więc to też jest złożony system. Więc ja widzę rolę zarówno do tych programów państwowych, jak i jeszcze większą właśnie dla organizacji pracowników. I będziemy robić wszystko, żeby je wzmacniać, tak? I robimy to, wspieramy też w taki sposób, że po prostu również zachęcamy. Jakby agitujemy na rzecz wstępowania do związków zawodowych wprost. Co robię właśnie też teraz i zachęcam Państwa, jeśli nie należycie do związków zawodowych, a jesteście pracownikami, to jak najbardziej wstępujcie do związków zawodowych. Ja sam obecnie należę do dwóch formalnie. No właśnie, to tak, tyle chciałem powiedzieć. Przepraszam, czy ja mogę? Bo ja tak pokazuję rączkę, bo mówię... A my nie widzimy, Alina, twojej ręki. No właśnie, bo ja mówię z komputera i dlatego pokazuję taką rączkę przywitalną, a właśnie a propos pracy. Chciałabym zadać pytania raczej instytucji, która zajmuje się pracą. Kodeks pracy co chwila się zmienia. My wiemy wszyscy, że teraz już nie jest tak łatwo dyscyplinarnie zwolnić pracownika, ponieważ na szczęście pracownik nie musi udowadniać, że pracodawca nie miał racji, czy kierownik zakładu pracy nie miał racji, zwalniając go dyscyplinarnie, bo dopiero druga instancja sądu kategorycznie pozbawia go pracy. Ale ja ostatnio kontaktowałam się z Państwową Inspekcją Pracy i dowiedziałam się tam bardzo smutnej rzeczy, więc może należałoby wreszcie wzmocnić nieco rolę Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy de facto nie może nic. Można robić kontrolę, ale wiadomo, że do takiej kontroli kierownik zakładu pracy znakomicie się może przygotować i ukryć to, co jest do ukrycia. Może również, i to też wiem, rozdysponować wśród pracowników ankiety anonimowe w celu dowiedzenia się, co się dzieje w zakładzie pracy, pod warunkiem, że zgodzi się na to kierownik zakładu pracy. Jeżeli działania przestępcze, czy mobbingowe, czy jakiekolwiek inne stosuje właśnie ów kierownik zakładu pracy, to pracownicy nie mają najmniejszych szans i właściwie, prawdę mówiąc, nie mają po co zwracać się ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy, bo nic nie uzyskają. Dopiero sąd pracy, dopiero wieloletnie czasami posiedzenia sądu i potem wyrok sądu może przynieść jakiś efekt, ale często to jest tak, że w międzyczasie pracownik albo popełnia samobójstwo, albo się zwalnia, albo szuka sobie innej pracy, albo idzie na bezrobocie. Może warto byłoby wobec tego zwiększyć rolę i możliwości i siłę Państwowej Inspekcji Pracy, bo kaleka firma, szczerze mówiąc. Ja trochę o tym wspomniałem wcześniej. My tu wprost mamy w programie. Jakby my chcemy, żeby Państwowa Inspekcja Pracy miała możliwość na przykład, wcześniej mówiłem o na przykład zmienianiu umów, czyli na przykład kiedy stwierdzi się stosunek pracy, czyli to kwestia na przykład umów śmieciowych, tak? My chcemy, żeby procedury antymobbingowe były skuteczne i dlatego też odpowiednie uprawnienia Inspekcji Pracy. Inspekcja Pracy by otrzymała, żeby jakby je egzekwować. Wręcz też symbolicznie chcemy, żeby PIP, i nie tylko symbolicznie, ale też właśnie, znaczy mówię dlaczego symbolicznie, ponieważ jest to jakby to taka duża symboliczna zmiana, ale to jest też praktyczna zmiana. Chcemy, żeby w ramach PIP był własny pion prokuratorski. Tak? Czyli jeżeli mamy
szczególne naruszenia prawa, to chcemy, żeby były już z tego poziomu ścigane. Ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby tworzyć instytucje właśnie celowe, troszeczkę w duchu tego pytania, trochę o ten wzór szwedzki. Tak? To znaczy, jeśli tworzymy instytucje wokół konkretnego problemu, to tam będą ludzie, dla których te sprawy są ważne, tak? W sensie by oni się z tym zżyją, oni będą dobrze to realizować, ja w to wierzę. No i właśnie w tym, i troszeczkę w tym duchu widzę, że dodanie konkretnie inspekcji pracy takich uprawnień, odpowiedniego wynagrodzenia, zadanie odpowiedniej liczby osób, żeby mogło tam w niej pracować, po prostu usprawni to działanie i jakby też skróci tą ścieżkę, gdzie pewne sprawy będą oczywiste. To już mam nadzieję, że w takim przypadku już zatrudniający by nie szli nawet do sądu, wiedząc po prostu, że sprawa jest jasno wyłożona i będzie dla nich przegrana. Tak samo, czyli odwrócimy tą sytuację. Nie to, że pracownik po prostu będzie musiał walczyć jakby o swoje, w szczególności w sprawach mobbingowych, to jest w ogóle super, super ważne, tylko co jest super trudne, tylko będzie można zaufać, że sprawa zostanie doprowadzona do końca. Taki pion prokuratorski w PIP-ie, to myślę, że to będzie być super element takiego wsparcia. Nie? Nie wiem, czy to jest jakkolwiek odpowiada na to pytanie, czy może coś pominąłem. Ja mam też. Nie chciałabym. Można to przeczytać w ogóle w naszym tym programie na lewica2023.org. Ja w ogóle nawet chyba widziałem, że tutaj wszedł na tę rozmowę Filip Chudy. Filip Chudy najwięcej czasu spędził nad tym programem, w szczególności w zakresie redagowania, też już go na końcu tam składania i mnóstwo pisał. Także jeżeli kiedyś chcecie jeszcze więcej się dowiedzieć o programie Lewicy od innej strony, to tutaj obecny Filip Chudy jest dobrą osobą do tego, żeby z nim o tym porozmawiać. Tak, bardzo dziękuję, ale my też jakby nie chcę przedłużać pana. Ale tu mówię, że dzisiaj tylko po prostu wspominam po prostu o koledze, jasne, który się pojawił. Jasne. Piotrze, masz 50 sekund, 60. Ja króciutko. Dobra. To znaczy o tym tutaj właśnie, o czym wspomniała Alina przed chwilą. No właśnie o to chodzi. To jest powiązane z tym, co powiedziałem wcześniej w Szwecji, czyli gdyby w takiej inspekcji pracy byli ludzie niezależni politycznie, tylko naprawdę fachowcy, którzy w swojej dziedzinie mają wiedzę i doświadczenie i mogliby podejmować decyzje bez odpowiedzialności politycznej, to właśnie to by moim zdaniem bardzo dużo pomogło polskim pracownikom. Natomiast jeżeli chodzi o związki zawodowe, to marzy mi się taka sytuacja w Polsce, że pracodawca, tak jak jest w Szwecji, że każdy pracodawca będzie się bał związków zawodowych. Oprócz tego jest w Szwecji ochrona zatrudnienia po 50 roku życia i na przykład pracownik, który ma 59-60 lat, zwolnić takiego pracownika nie ma możliwości praktycznie, oprócz jakichś tam spraw dyscyplinarnych, tak jak wspomniałem. Natomiast jeżeli na przykład ze względów nawet zdrowotnych nie jest w stanie wykonywać jakichś obowiązków w pracy, chodzi oczywiście o bardziej o pracowników fizycznych, którzy różne prace wykonują, to jest coś takiego, że pracodawca ma obowiązek, zaznaczam, wymyśleć takie zajęcie dla pracownika, żeby on był w stanie zarobić na swoją wypłatę. I to mi się marzy w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Piotrze. Bardzo dziękuję, panie Sławomirze.
Życzę więcej młodych ludzi w Sejmu, też również z Lewicy. Dziękuję. Poproszę namówić jeszcze swoich kolegów i koleżanki, nie tylko z Razem, żeby do nas przychodzili chętniej z mniejszą rezerwą. Ja podobno jestem naczelną lewaczką w tym radiu, nie wiem dlaczego mnie tak postrzegają, ale wydaje mi się, że to są takie problemy, których jak dzisiaj ich nie rozwiążemy, to jutro wrócą do nas dwa razy takie. Więc przede wszystkim życzę, żeby Lewica miała swój głos w Sejmie w znacznej reprezentacji. Życzę też, żeby dużo młodych osób się znalazło w Sejmie, bo to wy sobie powinniście układać swoją przyszłość również. I cóż, spotykamy się być może po wyborach już w innym charakterze. I proszę zwrócić kolegom uwagę, że skrzynka się nie psuje na 5 razy, 6 razy wysyłaną korespondencję, więc może by w końcu jednak odpowiedzieli. Dziękuję. Dziękuję. Okej, to do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, również zabierającym głos. No i zapraszamy na nasze następne spotkania. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.